Dobra, to słuchajcie, no nie ma sensu driftować na śniegu. Bierzemy fury offroadowe i od ziemią wyznaczymy jakiś cel i on teraz będzie jajkiem, uciekinierem. Czekaj, ja muszę sobie... Wybierajcie sobie najcięższe fury, jakie macie, największe offroadowe, jakieś takie koksy. I Jodzi wziął sobie najlżejszego, najmniejszego dziada, jaki jest w tej grze, czyli Pila P50. I on będzie naszą piłką. Jodzi, jakbyś mógł, to weź tylko poszukaj jakiegoś takiego malowania na piłkę, bo może coś takiego jest w tej grze, ja nie wiem. Jak jest coś takiego, żeby z Pila zrobić piłkę, to dawaj. A wyznaczymy ci jakąś trasę, żebyś tam dojechał w jakieś konkretne miejsce i się na przykład schował do domku. Naszym zadaniem jest ci przeszkodzić w tym. Więc tam, ja sobie szukam jakiejś fury, takiej konkretnej. Co by tu wziąć? Co by tutaj wziąć? Jakoś tak... No jest tyle tych samochodów. Ty, może Bronco bym wziął? Nie, Bronco jest za mały. Bronco malutki jest. Tym to nie ruszę z miejsca nawet. Ta furgonetka, no byłaby spoko. Co ja tu jeszcze? Hammer! Ile? Nie, coś najcięższego. Ile tu mamy ton? 2,5 tony mamy Hammera. 2,5 tony. A jest tutaj na przykład filtrowanie według masy samochodu? Sortowanie według masy? Chyba nie. Według masy nie mamy. Ten waży 1600 kg, to on tam lekki jest, tylko że on jest odciążony już tam, ten Jeep, nie? Co by tu wziąć? Hammer byłby spoko. Lambo 2 tony waży. A tu mamy Range Rovera starego, 1700 kg. Tu są jeszcze większe koksy. Są, tylko chodzi o to, żeby to z miejsca ruszyło. O, Mercedes 3 tony waży. Unimog waży 6 ton. Prawie 7. No, to by było też bardzo fajne. Unimogiem byłaby bardzo dobra robota. Tylko że ja bym go chyba nie dogonił. Unimog jest trochę za wolny, nie? Jak na niego. Ja ostatnio miałem Pila P50 Batmana. Tu mamy Cayenne, ale Cayenne za mała. Ten byłby dobry. Jest lekki niby, nie? I Pile... O kurde, teraz Pilem P50 będzie jeszcze gorzej, bo jest zima. Najlepszy jest ten. Kurde, 4... 5 ton waży. Powiem wam, że nie masz takiego dużego wyboru, jakby się wydawało, nie? W tych takich offroadowych. Dobra. Ja już wybrałem swój samochód. Nie wiem, czy go tym trafię. Nie wiem, czy go tym trafię. O kurde. Gdzie jest ten Pil? Gdzie on jest? A czekaj, aha, bo ja muszę sobie mapę otworzyć. Znaczy, zaznaczyć wszystkich na mapie. Albo inaczej, zaznaczę sobie tylko graczy. Jak to jest? Player houses, to sobie zaznaczymy. O. O właśnie, coś takiego. I zobaczmy teraz. Czekajcie, jeszcze nie zaczynamy. Jest malowanie piłki, proszę bardzo. Proszę bardzo, ustawmy się jakoś, żeby tu zrobić zdjęcie jakieś fajne do tego. Chodźmy się gdzieś ustawić, zanim zaczniemy zabawę. Tam jest jakaś chata na dole, zobaczcie. O nie, tam jest gospodarstwo, zobaczcie. Uja, ciężko mi będzie z tą ciężarówką. Ale jak go trafię, to ino roz. Chyba się zapadnie pod ziemię, jak ja ostatnio parę razy. Dobra, tu jest skrzyżowanie, dawajcie na skrzyżowaniu. Ustawmy się, z jednej strony ciężarówki. Z jednej strony ciężarówki i z drugiej strony Pil P50. Jeden przy drugim, o. Nie musi być idealny. Jezu, jaki on jest malutki. O, coś takiego. I super, może być na skrzyżowaniu, nic się nie stanie, nie? Kto nas tutaj złapie? Nikt. Ustawcie się jeden przy drugim. Pil P50 naprzeciwko ciężarówek. Czy tam, nie wiem, różnych samochodów, jak widać. Fordy.
Unimog się pojawił. Furgonetka, a co to tam stoi? Aha, to jest bot. I dobra, tamujemy drogę, nie ma przejazdu. Okej. Robię fotę. No patrzcie, jak to wygląda. Wygląda, jakby te samochody miały go zaraz pożreć, nie? Patrz, patrz, patrz. Jak to zrobić, żeby go tak fajnie... On jest biały, kurde. Szkoda, że jest biały, nie? Nie będzie go widać dobrze. Może coś takiego. Jakby mu tu zrobić zdjęcie? Będę zdjęcie dłużej robił, niż będziemy grać, nie? Czekaj. O, coś takiego. To będzie dobre. Widzę, że stuningowany, opony rajdowe. Coś takiego mu zrobimy, nie? Ja pierniczę. Czekajcie, inaczej jeszcze, o tak o. I startujemy zaraz, wyznaczymy mu cel. Zapisujemy. Weź furgonetkę offroadową, Mercedes. Dobra. Ziomek, co ty mnie obrażasz? Nie jesteś w stanie mnie obrazić, to są tylko słowa. Idź przegrywać gdzieś indziej, ziomek. Dobra, jedziemy dalej. Wyznaczamy cel dla Yojiego. Gdzie mu będzie najgorzej? A, po drugiej stronie mapy? Tutaj? Czekaj, no tu będzie chyba miał najgorzej. Dawaj, dawaj. Lecimy. Tutaj i jak wystartuje, to wystartuje. Już oderwał od kogoś. Jeszcze dobrze nie wystartowaliśmy, a już, nie? Dobra. Już start. Gdzie on pojechał? Co on robi? On próbuje wystartować, czy co? Pojechał chyba! Ja nie wiem, który to jest najgorsze. Dobra, gonią go. Ja teraz zobaczę, jak to jest... Pojechał na przełaj. Ja teraz zobaczę, jak to jest z tej drugiej perspektywy, nie? Kiedy ty jesteś... Kiedy ty kogoś ścigasz. Dobrze poszedł. Oj, chyba go mają. Chyba go mają. Gdzie on poszedł? Gdzie on jest? Chyba nie może ruszyć. Jest po... Pojechał tam. Patrz lasem. Dobrze, dobrze. Ale ciśnie. Mają go, mają go. Nie wiem, czy nie za słabą furkę wziąłem, w sensie nie za wolną. Chciałem coś takiego, że wiesz, że jak trzaśniesz, to ino roz. Nie wiem, czy go w ogóle trafię tym wielkim pudłem. Dobra, mango, mango, mango. Chyba. What? Jak on przyspiesza? To jest jego jedyny atut, że on może tak mocno przyspieszać. Patrz, jedzie przez las, on może się tu przecisnąć, my nie bardzo. W tym rzecz, nie? O kurde! Jedź, 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 jedź! Gonią go, kurde.
patrz, jedzie przez las, to jest dobra taktyka, pile, nie? Pchać się przez las, bo większość tych ciężarówek się tam nie przyciśnie. Dobra, mam go na celowniku. Dawaj. Patrz, mam go. Będzie zderzenie. Patrz, kurde, jak blisko. Mam go. Cofaj. Gdzie on jest? Tutaj. Mam go! Coś tam oberwał chyba. Gdzie to pojechało? Jakbyśmy go w tą w tamę wrąbali, to on by już stamtąd nie wyjechał. Jaki chaos. To jest Battle Royale. O, patrz, jedzie na tamę w dół. Kurde, dokładnie tak. Jak stąd... ty. Ej, ja nie uciekam teraz, spokojnie. Co się dzieje z moją ciężarówką? Renowa. Jadę na drugą stronę tamy. Chyba. Tak, on pojechał na drugą stronę tamy. Cofaj, Volvo. Jezu. Ach, czemu wziąłem samochód do ETS-a? Mogłem wziąć coś normalnego. On by go chociaż dogonił. Gdzie on jest? Tutaj był. Kurde. Jest na dole, Wszystkich wyrolował. Patrz, nie przejdziemy teraz tutaj. Tu jest taki twardy murek. Gdzie on jest? Gdzie on? Pojechał dalej chyba. Tak, widzę go, dobra. Gdzie on jest? O, drzewa mnie jakoś dziwnie odbiły. Kurde, w ogóle jak ktoś mnie uderza w bok tej ciężarówki, to mi tak ręce wykręca. Nie, ja to pierniczę, zmieniam auto. Przecież ja go tym nie dogonię. Biorę tego Mercedesa mojego, fajnego. Tym to nie ma szans. Dawaj tam. AMG 6x6 poszedł. Ło, ty, kurde, kierownicę miałem skręconą. Trójki ruszył. Z trójki nie chciał. Kurde, bo on ma niedaleko do celu. Ciśniemy go. Jakbyśmy go tam na tamie przetrzymali. Ja zostaję z tym Mercedesem. Czuję, że to jest dobry wybór. Patrz, mam go. Ło, ty, ale on się tutaj gibie tym autkiem. Patrz. Blokujemy. Ale poszedł, kurde. To przyspieszenie w autku jest no masakryczne. Gdzie on jest? Już ma niedaleko. Jak poszedł.
Nieuchwytny, kurde. O, jest tutaj, nie wszedł jeszcze do chatki. A tu już można wejść. Normalnie do chaty wchodź. Tak żebyś, tak żebyś zniknął. Dobra, udało mu się dotrzeć, ale kurczę, skubaniutki. Udało mu się dotrzeć. Dobra, kto chce być teraz jajkiem? Temu ziomeczkowi trochę za łatwo poszło. Kto chce być teraz jajkiem? Czekamy na następne jajko. Kto chce być ściganym? Albo PIL P50, albo BMW Isetta. Kto się skusi? Jedna osoba tylko. Jedna osoba, zmieniajcie furkę. Dobra, mamy następnego tutaj. Dojechał do mnie jako pierwszy, więc on się liczy. Frigid Crow. Crow, tak? Crow. Frigid Crow. Nie, dobrze, tam nie wiem. FC. Będę mówił do niego. Dobra, on jest teraz naszą marionetką tutaj. Ale ja zmieniam furę. Zmieniam furę. Co by to? Nie no, w sumie ten Mercedes nie był taki zły, powiem wam. Nim by po... O, tego dawaj. Ile on waży? O, też 2000 kg. Dobrze. Ale dzika akcja, no. Co, fajnie się jechało, Jodli. Dobra. Jedziemy za nim. Wyznaczałem mu najpierw cel. Gdzie by mu tu wyznaczyć? Ja wyznaczę teraz punkt dla całej drużyny. O, wiem chyba gdzie. Wcale nie musi być jakoś daleko. Ale będzie miał przesrane. Jak będzie musiał na tą wyspę dojechać. Bo powiem wam, że pilem bardzo ciężko jest jeździć po lodzie. Co myślicie o tym? No ja tutaj nie widzę trudniejszego zadania. Czy to nie jest aż tak super daleko, nie? No ale trochę będzie miało do przejechania. Dobra, tylko ja nie mogę tu zaznaczyć celu. Ale jak coś, to chodzi o tą wyspę. Jak dojedzie na wyspę, to wygrywa, nie? Może już startować. Mam nadzieję, że tutaj jest trochę opóźnienie na streamie. Więc... O, ta jest fura fajna. Oh yeah. Kurde, asystent Google mi się znowu włączył. Zostań przy Mercu. Nie, ta fura też będzie spoko, mówię wam. Dobra, możesz startować, ziomeczek. Jedziesz na tą wyspę, tam gdzie jest ukryty samochód, tam gdzie był ukryty samochód. Gonimy go. O, tym się fajnie jedzie. I też waży tam powyżej 2 ton, jest git. Gdzie on jest? Tutaj, mam go. Prawie cała nasza drużyna go teraz goni. Jak lata. Patrz. Wysprzęgliło go. Jakie jajko. Ty, ładnie tu pojechał, po takim offroadzie? Naprawdę. Najlepiej to by było go przyskrzynić przy jakiejś ścianie, nie? Powinniśmy też to robić tak, że jest ograniczony czas na dojechanie, na przykład, nie wiem, 5 minut. Albo 10. O, to by było dobre wtedy, nie? 5 minut to trochę za mało. Ale na razie zobaczymy, jak to wygląda, bo chyba całkiem ciekawa opcja, nie? Nie ma jazdy, nie ma jazdy. Mam cię. Chyba uciekł, no, tak coś czułem.
O, ty, ale, ale go wyrwało. Patrz, 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 jak ciśnie. O, w drzewo przywalił. Jakby go tutaj skutecznie przyblokować. Za mną był na pewno. Kurde. Gdzie on jest? Jest tylko jedna piłka, my tylko jednego ziomeczka gonimy. Mam go, mam go, mam go. Ten drugi jest nieważny. Tak, myślę, że ograniczenie czasu byłoby spoko. Byśmy mieli taki... Ustawiłbym sobie na telefonie odliczacz. Nie? Gdyby miał jakiś tam określony czas na dojazd. Patrz, patrz, patrz. Co? Dawaj, 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 dawaj go. Dobrze, 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 dobrze. No dawaj, dawaj, kurde, ale on ciśnie. Ciekawe, jak poradzi sobie na jeziorku. Ciekawe, jak sobie tam poradzi cwaniaczek. Cwaniakero. Gdzie ten cwaniakero? O, tutaj jest. Spychajcie go, kurde, nie bójcie się. Oho. Dobra, jak najdalej od celu go odpychamy. Jak najdalej, jak najdalej. Dokładnie, dobrze, dobrze, dobrze. Ale poleciał. O, zatopił się pod ziemię. Dobrze, 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 jest blokada, jest blokada. Najgorsze jest to, że on po jakimś czasie zapadł się pod ziemię. Powiedziałem, jak tam poleciał. Gdzie on się teraz pojawi? Powinien się na drodze pojawić. Chyba ten insurgent na niego wleciał, wjechał. O, jest, jest, pojawił się. Insurgent na niego wjechał, bo dużo waży, nie? I go rozwaliło. Patrz, już go tam mają. No, temu trudniej jest coś. Gdzie on jest? Jest tak mały samochodzik, że gdybym nie miał tych ników nad samochodami, to ja bym go w ogóle nie widział w tej zgrai tutaj. Patrz, patrz, dobrze, dobrze, jest blokada. Jest blokada, pięknie, kurde, zaraz znowu się zapadnie. Patrz na to. Co, on przeniknął? Co się z nim dzieje? Gdzie on jest? Wyrwał się! Jakoś! O kurde, ale dostał. Piękną blokadę robicie, kurczę, jestem z was dumny. Tak się zgrać to nie jest łatwo. Nie widzę go wśród tych drzew. Gdzieś tu chyba. Ja tak patrzę, gdzie większość osób jedzie. I ja tam jadę. Wow. Co mnie tutaj tak zablokowało? Gdzie ono pojechało? Tam, naokoło próbuję. Dobra. Mają go, mają go. On się rozwalił na tych płotkach takich. O,
Okej, okay, zobaczymy jak na lodzie sobie poradzi. O kurde. Blokada, blokada, blokada. Super, super, ale się... Wow. Fajnie go tam blokujecie. Ktoś wziął Mercedesa tego diesla. Diesla takiego offroadowego. On tu nie ruszy, nie ma szans. Dawajcie go do brzegu, bo on musi na wyspę tam dojechać. Już tą wyspę widać tam na horyzoncie. Musimy do brzegu go dawać. Kurde, chciałem go do brzegu, a sam go wypchnąłem bliżej wyspy. Właśnie do którego brzegu lepiej, nie? Teraz. Gdzie on jest? Tutaj. Dobrze, ale fajna blokada ktoś zrobił. Brawo! Brawo! Piękna blokada. Trudno tak trafić w tego dziada. Właśnie, trzeba od frontu go atakować. Ja spróbuję tak. To nie był zły pomysł, tylko trzeba trafić, nie? Tylko gdzieś tam pchają. Gdzie on pojechał? On pojechał na ten. Dobra. Celownik przygotowany. I cyk! Jest! Udało się. Dawaj do brzegu go. Do brzegu, super. Jakiś inny gracz się tam przygląda, co tyle graczy jeździ tam na brzegu, nie wiem czy widzicie to w jednym miejscu. No 12 osób w jednym miejscu chyba jest. Czy nie wiem czy ile nas tam zostało w tej ekipie. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze, super, Insurgent, ekstra. Już ma niedaleko, kurde. Blokada, blokada, super, 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 super. Jak rugby jakieś, nie? Okej. Okay. Gdzie on jest? O, tak. Powiem wam, że ta moja furka całkiem dobrze sobie radzi na tym lodzie. Naprawdę, no ale jakie kapory ma szerokie, nie? Dobra, cisną go do brzegu, ekstra. Super się zgraliście w ogóle. No patrz! Jak już ma... No tak blisko i tak daleko, nie? Zarazem ma do tego celu. Patrz, zaraz zapadł się pod ziemię. Ja się, jak byłem tym pilem, to nieraz się zapadałem pod ziemię. Musimy sobie jakieś bramki wymyśleć i strzelać pilem do bramki. Tylko kto by chciał być kopany? Tak, będzie trzeba zrobić zawody na czas. Bo tak trochę bez sensu, nie? I wymyśleć jakieś nagrody. O tak. Będzie wtedy najlepiej, nie? Bo tak to... On ma nielimitowany czas na dojazd tam. Jakbyśmy od samego początku włączyli mu licznik, że tam na 10 minut na przykład. To by było adekwatnie. Ty, ale on i tak nie może tu dojechać. Zobacz, zobacz, będziemy... Mam go, mam go, mam go. Kurde! O, już ma bardzo blisko. Nie, 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 w tą stronę. Dobra, pojadę tam. Ty, on serio nie może tu wjechać, czy udaje?
Jemu jest bardzo ciężko ruszyć na tym lodzie. Kurde. Trzeba go tak atakować, nie? Bo jak się tak spychamy między sobą... To on czasami jedzie już do celu, prawie że. Siema, Wiktor. O nie... O, pojechał sobie do ten, do drogi, okej. Próbuję jakoś brzegiem. I cyk! Trafiony, zatopiony. Yeah. O, włączyło mu się przenikanie. Chyba chłopak będzie miał koszmary dzisiaj. O, teraz mu się całkiem ładnie udało. Jak tylko dotknie wyspy, to wygrywa. O, pasz, ciśnie. Ale złapali go. Nie, Volvo już miałem wcześniej, to nie biorę. Już miałem ten statek wielki mój, świąteczny. Ja mu teraz współczuję. Z lodem to chyba przesada trochę. Wiecie, jak ciężko pilem ruszyć na lodzie? Na pełnym gazie? Naprawdę. Bardzo ciężko. Patrz, zbliża się do wyspy. Jak tylko dotknie wyspę, obojętnie z której strony, wygrywa. Nie możemy mu na to pozwolić. Oj, chyba będzie mu bardzo ciężko dojechać. Jakbyśmy mieli jakiś limit czasu 10 minut, to byśmy już chyba wygrali, nie? Team atakujący. No jak piłką. Dosłownie jak piłką. To jest. Zapadł się pod ziemię. Jedzie pod wodą. Ty! Patrz, ło! Ej, on jedzie pod... What? Patrzcie, on jest pod lodem. Jak on tam jedzie? Gdzie on jest? Ej, ło! Co? Ej, on jedzie pod lodem! O co chodzi? O co chodzi? Ej, on... What? O Boże, co to było? Ziom, ja bym chciał zobaczyć, co się stało z twojej perspektywy. Ej, gościu, zapadł się pod ziemię, był pod lodem. Był pod lodem. I wy... To ja byłem pilem, zapadłem się pod ziemię i chyba jechał po dnie tego jeziora. Fajnie się gra na lodzie, no tutaj cały czas się driftuje, nie? Był pod lodem, słuchajcie. Chyba jest tak, że w zimie można jeździć tutaj po dnie tego jeziora. Na dnie jechał, pisze tutaj na czacie. O kurde. O co chodzi? Czekaj, to trzeba jakoś zrobić, żeby... Trzeba jakimś ciężkim samochodem wjechać w pila, nie? I go zapaść pod wodę, czy tam pod lód. Może można sobie swobodnie pod...
O kurde. To jest chyba jedyny sposób, żeby dojechać na wyspę w takich warunkach, jak wszyscy cię gonią, nie? Kurde, zarypiasta gierka.